Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Powiedzieliśmy sobie o tym, jak ważna jest znajomość istoty mszy świętej i porównaliśmy mszę świętą, oczywiście jest to tylko obraz i porównanie, do dramatu, tak jak to kiedyś były wystawiane dramaty w trzech aktach. Oczywiście msza święta to nie tylko te trzy akty, bo jest wiele obrzędów dodawanych w całych wiekach Kościoła po kolei do mszy świętej, różnych modlitw, ale jakby, no, gdybyśmy porównali mszę świętą do takiego organizmu, no chociażby ludzkiego, rodzimy się w łonach matki, tak, powstajemy i rośniemy, później wychodzimy na świat i cały czas rośniemy, stajemy się dorosłymi osobnikami, podobnie msza święta, ale zwróćmy uwagę, że istota jest cały czas ta sama. To znaczy, że na każdym etapie jesteśmy ludźmi. Bez względu na to, czy jesteśmy w łonie matki, czy już jesteśmy staruszkami. Oczywiście to nie znaczy, że msza święta się starzeje, bo to jest tylko porównanie. Ale chodzi o to, że istota jest w niej cały czas zachowana i do istoty jej należą te trzy akty, o których wspomniałem w ostatniej katechezie, czyli ofiarowanie, konsekracja i komunia święta. Dlaczego te trzy i dlaczego one są tak istotne? Bo one są z ustanowienia Chrystusa. Msza święta jest z ustanowienia Chrystusa i o tych trzech aktach dowiadujemy się z Pisma Świętego. Wziął chleb i wino, ofiarowanie. Powiedział, przeistoczył je, powiedział, to jest moje ciało, to jest moja krew i później dawał uczniom, a oni jedli i pili. Komunia święta. Trzy. Bardzo skąpo opisane jest w Piśmie Świętym pierwsza msza święta, ale te trzy akty, te trzy wydarzenia są zawarte. Resztę obrzędów Kościół dodawał, byśmy skupili się właśnie na tej istocie, by nas przygotować, bo jest na przykład akt pokutny. Mamy stanąć skruszeni przed Panem Bogiem, bo to uczestniczymy w wielkiej tajemnicy, która nas zupełnie przerasta. Różne modlitwy, które mają nas usposobić, wznosić naszą duszę po prostu do Pana Boga. To wszystko prowadzi nas do tego, byśmy stanęli na Golgocie i zobaczyli ofiarę Chrystusa. Pierwszy akt tego dramatu, bo tak nawet można powiedzieć, to jest dramat, Boży dramat, rozgrywający się na naszych oczach, bo to Syn Boży oddaje życie. Pierwszy akt tego dramatu to jest ofiarowanie, ofertorium kiedyś nazywane. Dzisiaj czasami też mówimy o przygotowaniu darów, ale lepsza jest to nazwa ofiarowanie. Na ołtarz, bo to jest ten moment mszy świętej, kiedy już się skończą czytania, kazanie, kapłan podchodzi do ołtarza, czy w starej mszy świętej staje na środku ołtarza. Jest ofiarowania, więc unosi hostię i składa ją, ofiarowuje ją Bogu Ojcu, bo w ogóle na mszy świętej kapłan się zwraca do Boga Ojca. Tam jest niewiele momentów, kiedy się zwraca do Chrystusa. Bogu Ojcu ofiarowuje chleb, który ma się stać później ciałem, a później wino, zalewa do kielicha wino, wodę. Ofiarowuje Bogu Ojcu, one mają się stać krwią Chrystusa. I to jest ten moment ofiarowania. Dlaczego on jest dla nas taki ważny? O tym, co mówiłem. My przychodzimy na mszę świętą, ale chcemy brać z niej, a nie dać coś z siebie. A powinniśmy być nastawieni najpierw na to, by dać siebie. I to, co powiedziałem pierwsze, dać z siebie, to jest uczyć się jej, poznawać ją. To jest pierwsze, co możemy dać z siebie. A co jeszcze możemy dać siebie? To jest moment ofiarowania, bo mamy się znaleźć w tym chlebie i w tym winie, mamy się znaleźć w tych znakach, bo to są znaki sakramentalne, mamy my się znaleźć cali, nasze życie. Tam mamy na ołtarzu spocząć. Co możemy dać Bogu? Grzechy nasze, grzeszność naszą, bo właściwie to jest tylko to, co od nas pochodzi. Resztę mamy od Pana Boga. Grzeszność naszą składamy na tym ołtarzu. Nasze grzechy je składamy. Ale nie tylko.
bo przychodzimy z różnymi krzyżami, cierpieniami, problemami. Też je składamy na ołtarzu. Przychodzimy z intencjami. Też je składamy na ołtarzu. Przychodzimy z dziękczynieniem, bo może chcemy Panu Bogu podziękować za coś. Też składamy na tym ołtarzu. Ale ja tu rozdrabniam i mówię o czym, co możemy konkretnie w taką intencję wzbudzić, ale nie zapominajmy o tym najważniejszym, by siebie złożyć tam w ofierze. Całe nasze życie, a nie tylko fragmenty. Nie tylko intencje. Bo jak intencje złożymy, to tylko dostaniemy to, co złożyliśmy. Nic więcej. A jak złożymy tylko intencje i będziemy tylko prosić, to Pan Bóg wysłucha prośby. Ale na nas nie będzie to miało żadnego wpływu. My mamy siebie tam złożyć. W tym ofiarowaniu. To, co nas stanowi. Bo na ołtarzu jest składany chleb i wino, które się stają ciałem i krwią, a to oznacza całe życie człowieka, Chrystusa w tym przypadku. A więc my mamy się złożyć na ołtarzu cali, z duszą, ciałem. Tacy, jacy jesteśmy. Całe nasze człowieczeństwo. Jest to pierwszy akt. Może na razie być nie do końca zrozumiały, co to znaczy to złożenie siebie na ołtarzu, położenie, bo to jest takie oczywiście duchowe, ale myślę, że zrozumiemy to, kiedy przejdziemy do drugiego aktu, w drugiej katechezie i powiemy o konsekracji. Myślę, że będzie lepiej zrozumiały ten pierwszy krok, nasz pierwszy akt, pierwszy moment bardzo ważny we mszy świętej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.